Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Tak mi się pomoże. Pod koniec listopada 2018 roku prezydent Jerzy Łużniak zapowiedział chęć wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej w Urzędzie Miasta. Zmiany miały wejść w życie na początku lutego tego roku. Miały, ale nie weszły. Chcę to zrobić od 1 marca. A miało być od początku lutego, coś się stało? Tak, pan skarbnik potrzebował trochę więcej czasu, żeby przygotować swój departament do zmian. Wraz ze zmianami mają pojawić się nowe osoby, które pełnić będą funkcję dyrektorów departamentów. Kto ma szansę na takie stanowisko? Na pewno będą zmiany chociażby z tego względu, że powstaną nowe stanowiska dyrektorów departamentów, których teraz nie ma. Także będzie szansa i ja przede wszystkim chcę dać szansę pracownikom Urzędu Miasta i przede wszystkim chcę, żeby to byli ludzie, którzy są zaangażowani, którzy mają wiedzę, którzy mają wizję, w jaki sposób dany departament będzie pracował, ale przede wszystkim jak widzą miasto nie za rok, tylko za 5-10 lat do przodu. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania co do wielkości płac, ilości departamentów i tego, ilu zastępców będzie mógł mieć jeden dyrektor. Prezydent Jerzy Łużniak wyjaśnił, że prace jeszcze trwają.